kadę tu. 8-6 plus 3, 10-38 na śmietniku Sinner Street. Ja pierdzie, dobra, powodzenia. Co kurwa? Powodzenia. No jak tam kadę? Coś śmiesznego musisz opowiedzieć. Tak, ja mam przygotowany żart, który w mojej rodzinie opowiada się od pokoleń. Nie wiem, czy panowie oficerowie znają. No lecisz. Jak nazywa się mucha bez ucha? No, kadet. Wow! Okej. Okay. Okej. Okay. Zróbcie coś dla mnie, mamona i kadet. Jak kiedyś będziemy mieli Comedy Night na wyspie, to nie sortuj się. Słuchajcie, nie grzeb kurwa, bo tam się wiesz. Nie w swojej sprawie. Janusz, ja ci powiem tak. Różne plotki chodzą po mieście. Różne plotki chodzą po mieście. A mówię ci, że tylko dlatego, że kurwa nic tam mnie nie masz. Panie, moglibyście szeptać? Jasne. Dziękuję. Słuchaj, ty, rozmawiamy do chuja, ty się powiem. Albo na Twitterze mnie oczerniali. Jebać Janusza. Mamona, nie denerwuj pana Janusza. Sam wygląda jako ty się denerwujesz, ja jestem obywatel, ty masz moje chronić, a nie ja twoje, kurwa. No, ale proszę mi, kurde, nie wchodzisz na głowę, panie Januszu. Ja dwie, kurwa, powiedziałem. Dobrze, panie Januszu. No to raz. Panie Janusz, uspokojcie. Panie Januszu, proszę się uspokoić. Panie Januszu, trochę kultury. Szefie, kultury do funkcjonowania. Kultury, a wiecie, kurwa, się puka, zanim się wchodzi? Za drzwi, kurwa, już. No dobrze, ale kurde, tak krzyczycie, że mam pukać na całą komendę. Panie Januszu, proszę, że rusza nas na komendzie. Panie Januszu, spokojnie, bo pan się spoci i dopiero będzie ambaras. No panie, no wchodzi. To jest, ale panie Januszu, to jest nasz funkcjonariusz u nas na komendzie, a pan go obraża. Tak, na spokojnie, na spokojnie. Proszę pana, ale proszę pana, panie Januszu, czy ja obrażam pana mechaników na warsztacie? Ale panie, czy moich mechaników... Tak, powiedział pan, że wyglądam jak akumulator, a nie, to nie pan. Że ja? Kurwa, nie, nie, to inny. Nie, Janusz, to inny, to inny. Pan Janusz odłoży ten klucz francuski. Ale co mówię, medyk Connor... Nie, mi nie przychodzisz na warsztat, nie wyzywają ciebie, co? Szefie, cytuję teraz, co napisał medyk. Jebać Janusz Custom, skradną opony, robią wszystko na trytkę, sam pracownik mi wygląda jak akumulator. O, skurwysyn, to już poważna sprawa. No to już podchodzi pod groźbę, bym powiedział. Konor, no to ja chcę coś zgłosić do policji. Obrażanie mienia. Co to kurwa ma być? Faktycznie napisał Conor Ravenclaw. Który to? To ten medyk, lekarz. Się urwał z choinki, kurwa. No ale od akumulatorów mi obrażasz. Siema, on ma 8 lajków. No widzisz, Janusz, no. O, 8 współpracowników ma. Nie, no ja chcę zgłosić ją publicznie, to mnie będzie fajno. Ponczusia może, poruszniku. Ty Ponczusia, ty chcesz wstać w buty, będziesz wyższy, no. Kupujesz, kurwa, na tej stacji, mówiłem ci, Grzesiek, kurwa, tam napełnia mi 8 te Ponczusia, ty. Nie szli tego, kurwa. Panie poruczniku, to są nasze komendziane. Czekaj, Tony, bo ten... trochę lukru masz tu, na kąciku ust. Nie. O, dobrze. Kapela, wszystkiego najlepszego, wolę. A, dziękuję. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech cię ktoś w końcu przytuli. Żebyś cytunie miał codziennie i ci puszki otwarte. Brawo, kapela, brawo. Tak, najlepszego. Najlepszego. Jaką rangę ma Frank Paruwa? Marszałek. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Wypije, niech się skryje, jak to z nami nie wiem. Nie wypiję. Stolat, niech żyje nam. Kapela, stolat, niech żyje nam. Kapela, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niech żyje nam. Kapela. A kto z nami nie wypije, niech... Jeszcze raz! 100 lat, niech żyje nam! 100 lat, niech żyje nam! Na, a kto? Kapela! Dobrze, chodźmy się teraz napić, kapela. Stawiasz.
Co ty żeś kurwa kupił? Yeah. Fajny? Jesus, kurwa, ja pierdolę. Pięć koła. Ile? Pięć koła. Kurwa, taki klasyk, no. Krzyrota kupił, jebany. No. Jak to przecież ten, policzikowi się z dzieciństwem tam z komuny no tak, powinno Lada, kojarzyć, Lada, no. Lada albo ten Fiat 126P, no. Elegancko, no. A sobie go liczy? No co, no prywatnie jesteś, nie? Wow! Słuchają, nie no, prywatny. Cicho, nie słyszę. Tutaj jest jedna wielka muzyka, rodzina. Muzyka. Kolisz, nie? Killer, tańczysz się w niebo, ja cię akurat nie wiem. Prywatnie, tam jest zajdę. Ja też niestety słyszę. Zabrana jest? A ty, kolej jajca, no. Elegancko, no. Ty mi trampetę zapuścił do góry. No i teraz muzykami, papa, to, papa. Wyglądają jak dziadek z nóżką. Do. Z tym dodi. Patrz. Ale powiedz, że piersi też masz ładne. No dziękuję. Elegancko. To jest. Będę żygał. O kurwa, parówek. O jest. Kurwa, parówek. Taki żyg. Kurwa, będę żygał. Franki! Będę żygał! Ty kurwa oś. Patrz, znalazłem TJ! Ty kurwa oś. Gryla rozpalam. Jaka wspaniała chlub? Ta, normalnie. Ja bym taką kiełbaskę zjadł z gryatą, no. Pieczoną, kurwa. Ja się pierdolę. No dobra, to chodź, rozpalimy tam u nich. Dobra. Ja też by zjedli, chłopa. Czekaj, może ja coś tutaj kurwa znajdę, jeszcze jakieś kiełbaski albo coś. A, albo szybce, albo węgiel, żebyśmy ja, no, żeby rozpalali to. Ja te bibry poleję, to się rozpalę szybko. Oj, w pizdu wyjebał się. Weź go. A ciepło pan nie? Jezus, kurwa. Gryl mi się wyjebał. O nie! I uwaga. 3, 2, 1. Elegancko. Prawie mam wyszło. Na matina, sono alzato. Dove dzwoni? Mamona! Ej, słuchaj, przyjeźdź pełnię, bo się zgubiłem. A gdzie jesteś? Bo szedłem na komendę i gdzieś z grudem poszedłem i... Okej. Leżę w krzakach. Dobra, jadę. Dobra, szukaj Douglasa, bo on pewnie wiedzieć. Alright. No. Na mattina mi sono alzato. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Halo, jadę po ciebie. Słuchaj. No? Przyszedłem tak, wyszedłem z kolekcji. Poszedłem w lewo, jak patrzysz wyjście. Potem poszedłem w prawo. I potem poszedłem w prawo. Co? I stwierdziłem, że idę skrótem pod mostem. Ej, bez mostem, czekaj. Jadę do króla Meneli. O kurwa, żebym zajebał. Mama! A, znalazłem cię! Babola! Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Co, ja żebym nie przyjechał? A? No właśnie, kurde, jak Frank mówi, że przyjedzie, to przyjedzie. Dawaj, idziemy normalnie. O, dawaj, kurde. Opa, kurde, co ja. Tutaj cię zarzucimy. Dlatego. Na tylnie siedzenie. O, dobra. Komenda Belanżu. Tere. Na komendę poproszę. Na komendę. O, kurde.
Tylko żeby nas policja nie złapała, bo dostajemy. Nie, policja jest tutaj. Nie bój się, starszy oficer pierwszego stopnia, jak próba. To jest, mam te awaryjne włączone bomby, włączone na sygnał, jedziemy. Ach. Ale to jest demon prędkości. Take me home to the place I belong, West Virginia. Dawaj. Dobra, idzie, dzięki. O, to skurwysyn. Dobra, idealnie. Dobra, odsłysz mi. Dobra, tam sara. Trzeba, nie, to boli, to boli. Tutaj, o. Trzeba te, oddam ci Richardowi do utylizacji, by kurwa. Nie, nie rób tego. Nie chcę. O, tu. Pod biurem komendanta będzie nie, spał. Zostaw mnie, stary, nie rób sobie jaj. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dobranoc, trzymajcie się. Dobra. Jadem. Ostatnia piosenka i będziemy się zawijać. O, sami chłopaki. Ja też. No to podwiozę was, nie? O. Ale po co jej, to zostaj tutaj, no. Ja też właśnie idę spać. Tak. Co? Ten leszu, co on nas chce. Pierdol z domu? Zabawnie, Johnny Walker i Seba. Seba nie pal, bo umrzesz. Nie urośniesz, kurwa ty. Mózg od tego nie, no, nie będzie. Z pierwszej osoby? Wow, z pierwszej osoby jest też klimacik, powiem wam. No z tyłu zaparkowałem. To się... Nie. Oj, chuj zadę. To dalej, gdzie ro... Zaraz w rowerze normalnie. Ej, idziemy na dach? Gdzie? No to idziemy, idziemy. To idzie. Pizdu, chyba w dupę, kurwa, byle. A co prosi, świetnego będzie spał? No, na komendę podwieziemy, no. Ty chujcu. Na komendę podjedziemy. O kurwa. Do mnie. Ale. Tak nie, no. Ale prosi mu najebał. O kurwa. O skurwysyn. Trzymajcie się, chłopaki, no. Co tam masz? Zachowuj się jak pies przez minutę. No to ja cały czas. Ale ty nie, to no, zawsze się powie pies. No, ja to zawsze na służbie w mundurze, no. Ja się boję tych ciastek, panowie. Znaczy, pani i panowie, no, przepraszam. Widzę, skurwa, ja pierdolę. O, co tam? O, tam nie, kogoś pojezdą. O, kurwa. Do widzenia. Poruczniku, palec! Nie ten palec! Nie ten palec, poruczniku! Jesus, kurwa! No to u ręki! A, to przepraszam. O, nie wyszło. No to pomóż mnie, no chuj tam, no. No to dawaj teraz. Jak uciekają, ty? Zrazu. Włóż, zrazu. Co masz tam? A nie mamy stołu. A co masz? A mam wejść pod stół i zachować, zachrupkać jakieś. A to kawa. Może bez stołu, no. Zachrupaj. Perfect, teraz ty. Very good. Naśladuj jakąś osobę. Jak to łatwe, no. No to rakruszka, teraz ty mówisz coś. Mówię coś? Mówię coś? Mówię... ja pierdolę. Ja pierdolę, nie mogę. Na minuta też trzymać się. Na! Panie poruczniku, to może o brzoskwinkach? Panie poruczniku, to może o brzoskwinkach? Jakie pan brzoskwinki lubi? Jakie pan brzoskwinki lubi? Soczyste czy takie bardziej suche?
Soczyste czy takie bardziej suche? O Jezus. O Jezus. To jak to ta papuga, to może tak. Zaraz się... 3 sekundy zostały. Dawaj jakoś, no. Chujec. Dobrze. Parowiec, teraz ty wyciągasz. Jak, ja teraz zrobiłem. Teraz pana porucznika. No, teraz porucznik. Ja dopiero co udawałem przecież. Tak jest, pani porucznik. No. Ona wyciągnęła. Nie, ja wyciągłem, żeby ten, udawać jakąś osobę. Wyciągnąłem. Ktoś cię obserwuje, kurwa, czy sam ja sobie obserwuję. Tak, rudy z nieba chyba. Uwaga, ktoś cię obserwuje, no to, no, zajebiście, no. No i spierdolił. No jak? Nie, a nie, jest. Jest to czyjś GPS. O, pilnuję. O, Raguchi. Kapitan wszedł na służbę. Skąd? O kurwa, świetnik teraz widzę. Ej, co jest? No właśnie, mówiłem, że jest podejrzany. Dobra. Weź włącz wiki. Kadę tu. 8-6 plus 3, 10-38 na śmietniku Sinner Street. Ja pierdzę, dobra, powodzenia. Co kurwa? Powodzenia. No co, złego kodu użyłem? Ja to już nie wiem. Porucznik. I don't know. No nie znam. Ijo. Ale byś mi otworzył, byś mnie wyjebał. Dzień dobry. Dobry. Dobry, witam. Dzień dobry. Numer odznaki 86. Prak próba. Jest nazwisko, jest pan nieprzytomny. Jest przytomny. Oficer Gonzalez, Kostnica czy Medycy? Kanał. Kanał, tak jest. Worek i do jeziora ładujemy. Co? Tak jest. Ta rekrutka niech bierze. Dobrze. Co kurwa? On żyje. A proszę tam przejść po ścianę przez cynię zainteresowania, bo związani ze śledztwem, bo zaczynamy tutaj pracę swoją. Tak. Ja zrobię zdjęcia. Ale proszę pana. Dobrze, ja zabezpieczę teren. Jest tam rekrutka? Jest. Worek bierz z bagażnika. Ci podam. Co, odsuń się, przecież on żyje, no przecież... Odsuń się tu panowie tutaj, przepraszam. Maruba, trzeba otworzyć chyba radiowóz. Bo panowie mnie będą musieli cię zatrzymać. Ty mnie przestań przesuwać, no przecież ten mężczyzna... Obywatelko, bardzo proszę usunąć się z miejsca zbrodni. Tak. Bo tutaj pani może przypadkowo zostawić jakiś ślad i będzie pani podejrzana. Ja nawet kroku nie zrobiłam, niczego nie ruszyłam. Przecież no to w takim razie proszę o usunięcie się, bo tutaj jak te barierki są, będziemy przeprowadzać w tej chwili ściąganie dowodów, żeby się dowiedzieć, kto popełnił zbrodnię. Ale na Boga tu nie ma żadnej zbrodni. No, otwórz radiobus, nie rekrutuj. Jak to cię? Jak to ciało leży? Jak pozwijać? Czy się on żyje? Ride along. Ten, już ci otwieram. Dobra, czekaj, muszę zrobić jedną rzecz. Ride along, wysiądź, otwórz bagażnik i worek wyciągnij. John, jakby co, to drap ten worek, dobra? Ej, przecież ja żyję, o co tu chodzi? Ale jajca. Ej, przecież ja żyję. Przecież ja żyję. Dobrze. Przecież ja żyję. Panie władzo, ale... Paruwa, możesz delikatnie podnieść ziemi? LSPD do prosektorium. Proszę, proszę przyjechać na moje 10-20. Panowie! Weź te zwłoki, tak dotknij tylko i to nie są zwłoki, ten mężczyzna... Podnieś jej mógł. Przepraszam, proszę pani. Proszę tu nie niszczyć barierek, proszę odejść tam pod ten. Raz. Przecież. Opakuj pana, od butów tak zacznij, jak 42 to odłóż na bok. Panowie, ja przepraszam, ale on żyje do kumbla jasnego. No, nie czuję pulsu. No i kurwa, pan nie czuje... To pan może te rękawiczki... Jak rękawiczki, a po co? No bo może one proszę są z grubej skadru. Skóry, no. Ślady krwi tutaj widzę też, coś tu się działo, narzędzia zbrodni nie widzę na razie jeszcze, ale to sprawdzimy. Dobrze, sprawdzimy. Narkotesty trzeba wszystkim panom, państwu zrobić. Jak narko, kurwa, testy? No proszę państwa, Suzy Rivers. Dobrze. Jest pani spokrewniona, spowinowacona z denatem? No nie, ale to nie jest denat. Dziękuję, pani zaczeka. Dzień dobry, nazwisko, a to Baldwin. To zaraz przyjdę pana. Dzień dobry. Nazwisko, proszę. Pike. Jest pan spokrewniony, spowinowacony z denatem? Nie. Co się tu wydarzyło? Witam pana DJ-a. Witam. Dani.
Co tu się ten... Co tu się stało? Widział pan kogoś? Jakieś podejrze typa? Ja panu powiem, panie Paruwa. Aha. Tu doszło do uczciwej wymiany pięści. O proszę, czyli narzędzie zbrodni pięści. Tak, ale uczciwe to było, sam prosił. Aha. Rekrutka, bardziej ucz się, schowaj ten telefon teraz. Bardzo prosił, on błagał o to, żeby się bić. Co to się stało? Dobrze. Pan odjedzie z miejsca zbrodni. I pan ściszy tę muzykę, bo napierdala, że aż uszy bolą. Bierze pan samochód, to wiecie. Raz, po prostu błaserowaj się. Dobra, odjeżdżacie, panowie, raz, raz. Johnny, słyszysz mnie? No na razie, no. Johnny? To za kurwa, debilizm wtórny. No tak, tak jest. No. Dobra, no dobrze. Mamy godzinę? Proszę pana! Słońce wysoko, 12.44. Tutaj trzeba chyba lekarza do stwierdzenia zgonu, nie uważa pan? LSPD do Fire Department. Może pan mi podać dane inspektora? Którego? No tego, który ma tu przyjechać. No, inspektor Dante Capella. Tak jest. Pani zna na pewno taki ten serial telewizyjny miał w latach 90. Inspektor Capella. Przyjeżdża? Nie, inspektor Capella. Pani tutaj podejdzie tutaj do pani rekrut, tam odciski palców zbierzemy. No wiatr jest, no to się rusza, no bo zwiewa tą folię z nim. Pomocy, 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 pomocy. Kurwa, żywcem pana chowają. Paruwa, to jest chuj inspektor. Nie wzywamy. Czyli zresztą... To jest rzecz, że... Żyje? Nie mówicie, że on żyje. No kurwa, my wszystko tu robimy. Ja pierdolę. Czy wy sobie z LSPD jaje robicie? Że my musimy specjalnie inspektora wzywać? No, my tu już to kryminologia, procedury robimy. Co żyje? No kurwa, mówiła, że żyje. Nic pani nie mówiła, pani jakaś nadpobudliwa jest. Panią zaraz przebadamy. Ale co się stało? Ja jestem bardzo słyszący, wszystko słyszę i rejestruję. Trzymajcie mnie. Nie ma za co, życie człowieka uratowaliśmy. Tak. Gdyby nie inspektor, to już dawno by nie żył. Krzyczałem, on mnie chwalił. A kto pana pobił? A panowie, proszę. Nie, ale kto? Policjant, ten Zero Seven, ten drugi. Speedy! Matko Boska. Słucham. Czemu pan mi mówi, że go do chłopa, chyba? A czemu my cię w ogóle tu wezwaliśmy? Jak pan żyje? Może inspektor Capella te testy fizyczne przeprowadzi na obecność narkotyków w ciele? Co jest kurwa? O, zemdlała druga śmierć. Mówiłem? Mówiłem, że pod wpływem jest? Mówiłem. Proszę się rozejść, nie ma tu nic do oglądania. Proszę się rozejść, kabaret skończony. Konwulsji dostaję. Szybko, inspektor Capella, oddychanie, usta, CPR. Oddychanie, panie Capella, szybko. Dzielę... No rób pan cośkolwiek, no przed chwilą, ale przed chwilą gościu był w tym, przed chwilą gościu był, jakby to powiedzieć, co to się wyprawia, pan wyjmie głowę z dupy pani natychmiast. Puścią. Powiem tak, proszę państwa, dobry pokaz tutaj aktorstwa zafundowaliście. No, bardzo dobry. Tak to się nie godzi.